Dzień dobry, moi drodzy. Dziś rozmawiamy o granicy polsko-białoruskiej. Tak, kilka przemyśleń po ostatnich tragicznych wydarzeniach. Potężny rząd budujący olbrzymią armię boi się 5-letniego ziemniętego głodnego chłopca. To jak ja mam się czuć bezpiecznie? Jak my mamy? 38 milionów Polaków ma się czuć bezpiecznie, kiedy rząd wystraszył się 5-letniego dzieciaka na granicy. I jedyną rzecz, którą potrafi zrobić, to go z powrotem cofnąć do tego lasu i skazać na to, żeby w dni, w których będzie temperatura poniżej zera, żeby zamarzł tam na śmierć. Mało tego, my nie wiemy, jak tak naprawdę wygląda ta sytuacja na granicy, bo dzisiaj niezależne media nie komentują sytuacji na granicy. Nie komentują działań, nie komentują tego, co się tam dzieje. Nie mogą, dlatego że... No więc pytam rządzących, czego się boicie? Co tak naprawdę ukrywacie? Pokażcie sytuację taką, jaka ona jest i pozwólcie obywatelom zdecydować. Drodzy żołnierze i żołnierki, funkcjonariuszki i funkcjonariusze Straży Granicznej. Na naszą wschodnią granicą dzieją się rzeczy złe, które są rzeczami, które godzą w godność ludzką i często w honor żołnierski. Umierają osoby, które docierają do naszego kraju, chcąc prosić o ochronę międzynarodową. Żołnierzu, kiedy wypowiadałeś słowa roty przysięgi wojskowej, przysięgałeś Rzeczypospolitej bronić jej niepodległości i granic, ale również przysięgałeś strzec konstytucji. Wiem, że obowiązują was rozkazy. Rozumiem to. Ale jestem przekonana, że wiele z was, kiedy patrzycie w płaczące oczy dzieci, ich najczęściej młodziutkich matek, czy młodych chłopaków, którzy mogliby być przecież waszymi młodszymi braćmi, synami, czy wami samymi sprzed kilku lat, czujecie, że jest coś nie tak w tych rozkazach. Powinnością każdego obywatela, każdego żołnierza jest przestrzeganie prawa. Co to za rozkazy, które nie pozwalają nieść pomocy, nie pozwalają pomagać innym? Aktywizują się miejscowości, które są w strefie. Organizują pomoc dla ludzi błąkających się po lasach. Bezpieczeństwo nie wyklucza człowieczeństwa. Więc nie pozwólmy, żeby ci, którzy wywożą dzieci do lasu, żeby ci, którzy pozwalają na to, żeby niewinni ludzie umierali w lasach. Historia zna przypadki, kiedy rozkazy były wbrew człowieczeństwu. Po latach te rozkazy są weryfikowane. Musimy mieć wszyscy świadomość faktu, że każda osoba zmarła na granicy, kobieta, mężczyzna czy dziecko, będzie zapisane na konto nasze, nas Polaków. Te wydarzenia, te fakty, śmierć tych ludzi będzie zapisana w naszej historii, historii Polski. I przyszłe pokolenia będą o tym mówić. Jak będą nas oceniać? Proszę, wierzę w was. Pomóżcie pomagać. Ludzie będą pytać, czy wykonałeś swoje zadanie właściwie. Ale wtedy już nie będzie polityków. Zostaniesz sam. Tylko sam. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku... Który chce powiedzieć, że to nagranie jest nagranie nielegalne, nie mam pozwolenia przełożonych wojskowych, dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. Trudno. Robię to dlatego, że po prostu dowiedziałem się, że polscy żołnierze, moi koledzy, zwykli żołnierze służący na granicy z Białorusią zostali zakłuci w kajdanki przez polską żandarmerię wojskową, bo ośmielili się oddać strzały ostrzegawcze w górę i w ziemię, bo 50 imigrantów na nich napierało. Honorem polskiego żołnierza jest to, że się nie boi, że jest dumny, że jeżeli napiera na niego przeciwnik, to mówi mu stój. To jest szkolenie Wojska Polskiego. Każdy żołnierz służący na granicy je przeszedł. Ja je przechodziłem, służyłem na granicy, zatrzymywałem Syryjczyków na granicy. To jest normalne. Jeżeli ktoś tego gestu nie rozumie, cofamy się w stronę własnego kraju. Jeżeli trzeba, sygnalizujemy bronią, że jesteśmy gotowi do dania strzału. Jeżeli na nas nacierają, strzelamy w górę, potem strzelamy w ziemię przed napastnikami. Jeżeli to nie pomaga, ktoś nas atakuje dalej, jesteśmy w stanie takiego człowieka zlikwidować. Bo żołnierz polski nie po to nosi broń, żeby być jakąś pacynką, którą można zakuć w kajdanki, kiedy tylko odda strzały ostrzegawcze. To nie Białorusi inne mają kajdanki, nie Ruscy, tylko Polscy. Polska żandarmeria wojskowa, a Polska z nazwy prokuratura stawia tym żołnierzom zarzuty. Dlatego nagrywam to nagranie bez pozwolenia przełożonych, bo chcę. Jestem prywatnie, jestem dziennikarzem. Służę w wojskach obrony terytorialnej. Mam nadzieję, że ktoś to nagranie udostępni i że dotrze to do wszystkich łącznie z ministrem obrony narodowej, który, licho, że powie moim przełożonym, że wynikarali za to nagranie, ale niech uhonoruje tych chłopców medalem, dyplomem, czymkolwiek, podaj im dłoń, bo zasłużyli na to. Chłopaki, jestem z was dumny. Ten oto plakat, dokładnie napis na nim,
Obroniliśmy granicę, obronimy Polskę. Na tle wydarzeń z ostatnich tygodni brzmi groteskowo. Dziś wiemy, że Mariusz Kamiński wyjeżdża obraniać Polskę do Brukseli. Może to i dobrze. Może uda mu się rozwalić Unię od środka. Śmierć człowieka zawsze jest tragedią, a co dopiero śmierć młodego chłopaka, przed którym było jeszcze całe życie. Wyrazy współczucia dla wszystkich pogrążonych w żałobie po śmierci młodego żołnierza, pogranicznika Mateusza Sitka. Kiedy następuje nagła lub tragiczna śmierć człowieka, zawsze szukamy przyczyn, szukamy winnego. Czy kolejnej śmierci na granicy można było uniknąć? Kiedy zaczął się napływ migrantów na granicę polsko-białoruską, oglądałam dużo materiału stamtąd, bardzo uważnie słuchałam, o czym mówią migranci. Niektórzy z nich w miarę dobrze rozmawiali po rosyjsku, ponieważ, jak opowiadali, kiedyś studiowali w Rosji. Pamiętam opowieść jednego migranta o tym, jak do jego miejscowości przyjechał elegancki mężczyzna. Rozmawiał w języku niemieckim, miał ze sobą tłumacza. Na spotkaniu zachęcał do wyjazdu, mówiąc, że w Niemczech na nich czeka praca i dobre warunki życiowe i że do Niemiec bez problemów dostaną się właśnie przez Białoruś. Wtedy zrozumiałem, że to są bardzo zorganizowane działania. Istnieje cały proceder przerzucania migrantów z Białorusi do Niemiec przez Polskę. Nie całkiem dla mnie jest zrozumiałe, dlaczego rząd, media swoją uwagę skupiają właśnie na migrantach granicy. Dlaczego inwestują grube pieniądze w jakieś płoty? Przecież są inne, o wiele tańsze możliwości rozwiązać ten problem. To tak jakby przy zalaniu mieszkania zamiast w pierwszej kolejności zakręcić kurek, ciągle zbieramy wodę z podłogi. Każdy uchodźca za swoją drogę do raju, jak mu się pięknie to przedstawiono, jest gotów dobrze zapłacić. Kilkanaście, a to i kilkadziesiąt tysięcy dolarów, często zbieranych przez całą wieś. Nie wiem, czy jest to fake, czy rzeczywiście tak się zdarza, kiedy polski wojskowy jest przykupiony i przypuszcza migrantów. Takie oto nagranie też fruwa w internecie. Posłuchajcie proszę, co o tej sytuacji mówią białoruski dziennikarz i politolog. Porozmawiajmy od razu o temacie, który jest aktywnie dyskutowany w Polsce. Wiemy, że niedawno miał miejsce pewien incydent. To nie mogło się nie wydarzyć, bo przez 3 lata ludzie byli bici, zabijani, gazowani, łamano im kości, zabijano dzieci, bito dzieci i tak dalej. Nie wyobrażam sobie, jak mogłoby do tego nie dojść. Niedawno polski strażnik graniczny został dźgnięty nożem przez tych migrantów, uchodźców, a dziś przyszła wiadomość, że zmarł. Wcale się z tego nie cieszymy. To ludzkie życie, to ofiara szalonej polityki Warszawy, warszawskich polityków, warszawskich dowódców wojskowych. Nie tylko Warszawy, bądźmy szczerzy, i państw bałtyckich, NATO. Składamy oczywiście wyrazy współczucia rodzinie zmarłego dziś żołnierza Polskiej Straży Granicznej. Zobaczmy dziś kolejne wideo z granicy. Ja, grażdżanina Afganistana, chcę przejść granicę Polski i dojechać do Niemiec. Polskie wojska nas wzięli. И очень сильно сбили. Эти граждане, 4 из Ирана, можете показать, как их сбили. У меня левая полоса вся повреждена. У этого рука вся повреждена. Палкой били. Взяли денег, телефона, одежду, все.
pana Gandy, proszę pani Mazat i Szyroskini po prostu nie pochodzili. I сегодня утром сбросили на белорусскую сторону. Тут ребята нам помогли. Cóż, jak mogłoby nie być reakcji ze strony migrantów? Jak? Wszystko to jest obserwowane w świecie arabskim, wszystko to jest obserwowane w świecie islamskim. Ludzie widzą i zdają sobie sprawę, że w rzeczywistości istnieje taka rasistowska postawa. Jednym z tematów konferencji w Teheranie był antykolonializm i antyrasizm. Wydawałoby się, kiedy to był 45 rok? Ale temat ten nigdzie nie zniknął. Na każdą akcję jest reakcja, czyli w rzeczywistości wypowiedzieli taką wojnę tym migrantom, których sami zwołali. Wychodzi co? Migranci zaczęli odpowiadać kijem z nożem. Pamiętasz? Kosynierzy, kosynierzy, wszyscy tam krzyczeli. Oto wam i kosynierzy, ale to są afgańscy kosynierzy. Niech wspominają kosynierów. Tak? Od 1800 jakiegoś tam roku, tak? Oni kochają bohaterów kosynierów, więc będą z kosami, tylko że inni bohaterowie. Kwestia wygląda następująco. Przecież Białoruś proponowała rozwiązanie tego problemu, tak? Znosicie sankcje, przywracamy prawo o readmisji i tyle. Nikt z Białorusi nie zapłaci za zabezpieczenie polskiej granicy. Nie chcę im dawać moich podatków. A oni dzisiaj nakładają sankcje i patrz, w czym jest rzecz. Sankcje wводят, i zakrywają погранпереходы. I смотри, в чём дело. Они, правда, на нашей стороне. Prawda jest po naszej stronie, bo zachowujemy swoje moralne oblicze. My pomagamy ludziom, leczymy ich, a oni zabijają. Można to nawet ująć w ten sposób. Liberalizm zabija. I ciągle aresztują swoich i naszych uciekinierów, którzy robią takie oszustwa z tymi wizami i tak dalej, i tak dalej. Mają tych bandytów, Ukraińców i naszych uciekinierów. Grigorij, powiem ci jedną rzecz. Nie zatrzymują ich dlatego, że dokonują oszustw, ale dlatego, że są tacy, którym wolno dokonywać oszustw i są tacy, którym nie wolno. Zmienili rząd i teraz muszą zmienić ludzi, którzy będą dokonywać oszustw. Ta spirala eskalacji się nakręca. Od kilku dni krzyczą, że powinni mieć prawo strzelać w stronę Białorusi. Będą strzelać do uchodźców. Mogą trafić naszego pogranicznika. To jest incydent graniczny. Bo strażnik graniczny może gdzieś obok przechodzić, kontrolować granicę. To jest jego bezpośrednie zadanie. A dzisiaj Duda już jedzie do Unii Europejskiej i już jest taka militarystyczna histeria przeciwko Białorusi. Czego oni chcą? Czego oni chcą? Ich głównym celem, najbardziej prymitywnym celem są pieniądze. Chcą, żeby wszyscy poszli do centrów wizowych, żeby przykupić tam nowych pracowników, którzy przyszli razem z koalicją okupacyjną. Jak mówimy, nie obywatelska koalicja, a okupacyjna, ten Tusk i inni. I żeby wspierać, karmić tę polską korupcję. Kupowali te wizy za 10 tysięcy dolarów czy euro, nie wiem, jakie mają tam ich stawki. I zostali wpuszczeni przez Polaków, którzy się na tym zbogacili. To właśnie robią. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że ich oblicze moralne upadło dawno temu. Są więc gotowi dla tego celu zabijać, zabijać i jeszcze raz zabijać. Przypomnijmy, że stan wojenny nadal obowiązuje na granicy i nie wpuścili tam ani jednego dziennikarza. Wsadzili do więzienia ludzi, którzy chcieli dać tym biednym uchodźcom talerz ryżu. Wsadzili ich do więzienia z powodu tej granicy, tych ludzi.
Nie powinniśmy zapominać o kilku innych faktach, że jeden mur to za mało. Teraz Tusk przeznaczył 375 milionów euro na budowę drugiego muru. Co więcej, 2,5 miliarda dolarów na zaminowanie terenu. Tak więc szaleństwo się pogłębia. Co to znaczy zaminować obszar przygraniczny? Oznacza to, że miejscowi pójdą na grzyby i zostaną wysadzeni w powietrze przez te miny. A więc do tego to wszystko zmierza. Wszystko sprowadza się do eskalacji. Jednocześnie widzimy i czytamy w telegram-kanałach i wiemy, że budują pontony, przezbrajają armię, doprowadzają do stanu gotowości bojowej, do operacji bojowych. Dokładnie tak, więc militaryzacja państwa polskiego odbywa się krok po kroku. Cóż, powinniśmy też rozumieć, jako państwo polskie, oni nie podejmują decyzji. Nie są suwerennym państwem, nie są samodzielni, ale za nich podejmują decyzje. Mówi się im, co mają zrobić. Są zmuszeni do militaryzacji, są marionetkami władców euroatlantyckiej tzw. Solidarności, czyli Ameryki i Brukseli. Co musimy zrobić, by do tego nie doszło? Piłka jest po stronie Polski. Zniesienie sankcji, przywrócenie umowy o readmisji, otwarcie przejść granicznych. To wszystko, moi drodzy, to są działania, które powinni podjąć. Dlaczego tego nie robią? Z jednego prostego powodu, ponieważ nie podoba im się nasz wewnętrzny system polityczny. Próbują więc siłą wpływać na nasz porządek polityczny, na nasze wybory polityczne i nazywają to poszanowaniem suwerenności i niepodległości Białorusi. Mamy taką zasadę. Nie wchodzi się ze swoim statutem do cudzego klasztoru. Towarzysze, panowie w Warszawie, wiecie co? Jeśli szanujecie suwerenność i niepodległość Białorusi, to dajcie Białorusinom prawo do rozwijania własnej, naturalnej i tak bliskiej naszemu sercu dyktatury. Kropka. Mamy do tego pełne prawo. Panie, znacie co? Jeśli wy uważacie suwerenność i niezależność Białorusi, to dajcie prawo Białorusom rozwijać swoją własną, естественną i taką bliską naszemu sercu dyktaturę. Точка. Мы имеем полное право, мы выбрали это на... Мы ваши там выборы... Не втрунцались мы еще до ваших выборов. Так, прошу, хотите парад геев, цоковик, можете выпустить зоофилов, рубьте, что хотите. Не интересует нас ваш внешний свят, але вышли еще до нашего кляштору с властными засадами. Пробуете еще достать, пробуете вывжечь на нас прессию. W tym kosztem interesów własnych obywateli. 124,5 miliona euro stracili przedsiębiorcy w samym tylko województwie podlaskim. Przez takich intelektualistów jak Morawiecki, Duda, a teraz Tusk. To co zrobili, to po prostu zamknęli przejścia graniczne. A Tusk przyjechał do Białegostoku. Zaczęto go tam naciskać. Mówiono, kiedy otworzycie przejście graniczne? Powiedział, otworzymy przejście graniczne Bobrowniki-Berestowice. Przy czym wybrał przejście, gdzie strona białoruska jest rekonstruowana. Nie Grodno to Bruzgy Kuźnica, gdzie można je otworzyć nawet jutro, ale właśnie to przejście graniczne. I cel jest jasny. Dlaczego robię to w ten sposób? Żeby później mogli powiedzieć, och, chcieliśmy je otworzyć, ale oni je remontują i dlatego nic nie otworzyli. To taka sztuczka. Czy oni w ogóle robią z Polaków głupków? Czyli te wszystkie hybrydowe sztuczki, które tu produkują, one są widoczne, ale cierpią zwykli Polacy, zresztą nie tylko Polacy. Przypominam, że w województwie podlaskim mieszka 300 tysięcy prawosławnych, uważanych za Białorusinów i nad nimi się znęcają, dokładnie, w strefie przygranicznej Puszczy Białowieskiej, gdzie Białorusini żyją kompaktowo, znęcają się. Specjalnie zaminować, aby Białorusini potem wysadzili się w powietrze. To wszystko już przerabialiśmy.